Julia Fiedorczuk. Listopad nad Narwią. Mimo wszystko lubię widok z tamtego okna, kiedy wstajemy zdrowi, a rybacy palą papierosy wzdłuż rzeki. Myśli rozpełzają się po polach, przełażą przez płoty i odjeżdżają tą szosą naprzeciwko domu. Nam pozostaje niedorzeczna radość wczesnego dnia, jak leśna perlistość pajęczyn lub wzruszająca lepkość mokrej ziemi. Tyle tych słów, a czasem więdną w starych książkach albo więzną w gardle, gdy wspomnienia ciepłe jak popiół z ogniska w ciemnym i pustym już lesie stawiają cię pod ścianą do góry nogami. Od rana coraz śmielej odzywa się noc. Gdzie na lodzie jest miejsce ze snu? Zaraz spoważnieją drzewa, więc staram się cieszyć wstecz. Zmierzch szybko stygnie w twoich oczach i zaraz spadnie deszcz.